zaczarowany parasol. Mówię ci, mówił Kubuś. Czuję, że ten parasol to wielka rzecz. Skąd wiesz? Czuję to w kościach. A mnie się zdaje, że to jakiś kawał. Idź ty, myślisz, że Toluś poeta oddałby tak po prostu krecie? Jeżeli oddał ją bez ogłoszenia w gazecie, to znaczy, że mu bardzo zależy na parasolu. A jeśli Tolusiowi poecie zależy na parasolu, to pewne, że za tym kryje się wielka tajemnica. Hipcia wzruszyła ramionami. Nie rozumiem, co może kryć się za zwykłym parasolem, starym gratem? Nie rozumiesz, bo nie masz fantazji. I bardzo wątpię, ciągnęła wydymając wargi, czy uda się komuś w takim dużym mieście odnaleźć taki stary parasol. To przecież igła w stogu siana. Pewno ten grat dawno już leży na śmietniku. Kubuś rozzłościł się. Jak taki tajemniczy parasol, którego szuka sam Toluś poeta, może leżeć na śmietniku? A gdzie ma leżeć? Tam, gdzie go się nikt nie spodziewa. Takie stare przedmioty lubią robić niespodzianki. Zatrzymali się przed domem Hipci. Ciao, powiedziała dziewczynka. Naraz przypomniała sobie o książce do angielskiego. O raju, przecież ja nie umiem słówek. Podrzuciła książkę i biegiem wpadła do bramy. Kubuś poszybował dalej. Na ławce ujrzał leniwca. Ten, jak gdyby przyklejony, tkwił w tym samym miejscu, co przed 2 godzinami. Pucołowatą gębę smażył w gorących promieniach słońca. Był tak rozmarzony, jakby mu ktoś opowiadał bajki z 1001 nocy. Ciao, zawołał Kubuś, zbliżając się do ławki. Leniwiec ani drgnął, tylko wolno otworzył lewe oko. Na przywitanie mruknął coś pod nosem. Nie nudzi ci się? Zakpił Kubuś. Nie. A coś robił? Myślałem. O czym? Zastanawiałem się, o coś ty mnie prosił. Żebyś kapował na podejrzanych facetów. Przypomniałem sobie. Co? Że był tu jakiś podejrzany facet. A skąd wiesz, że podejrzany? Bo się pytał... O co? O jakiś stary parasol. Kubuś zawrócił gwałtownie, podbiegł do leniwca, złapał go za ramiona i potrząsnął zdrowo. I ty mi dopiero teraz o tym mówisz? A kiedy miałem ci powiedzieć? Co to był za facet? Nie mam pojęcia. Kubuś aż zatrząsł się z gniewu. Taka ważna sprawa, a ty nie masz pojęcia. Właściwie to miałem pewne pojęcie, tylko zapomniałem. Nie krzycz tak, to może sobie przypomnę. O jaki parasol pytał? Leniwiec tarł z roztargnieniem czoło. Zaraz, zaraz. Mnie się zdaje, że o jakiś stary parasol. Może o angielski? O, właśnie. Ze srebrną rączką? Ze srebrną rączką, zawołał triumfalnie leniwiec. Widzisz, że sobie przypomniałem, a ty tak na mnie krzyczysz. Może przypomnisz sobie również, jak ten facet wyglądał? Leniwiec zamrugał ciężkimi powiekami, ziewnął jak młody hipopotam, przeciągnął się i parsknął śmiechem. Miał takie śmieszne wąsiki. I co jeszcze? Tarmosił go Kubuś. I miał taki śmieszny kapelusz, taki biały, z czarną wstążką. I co jeszcze? I w ogóle zdaje mi się, że on cały był śmieszny. Jak to cały? No, w ogóle mówił śmiesznie. Zaraz ci powiem, jak mówił. Stłumił śmiech, zacisnął na chwilę wargi i rzekł, naśladując nieznajomego. Dzień dobry, kawalerze. Czy ty nie wiesz nic o stałym parasolu ze słebną łączką? Strasznie to było śmieszne, jakby miał kluski w gębie. Kubuś wyciągnął czerwony notes. Zapisał. Podejrzany facet. Wyglądał śmiesznie. Wąsiki. Biały kapelusz z czarną wstążką. Niewyraźnie wymawia literę R. Leniwiec przyglądał mu się uważnie. Po chwili zapytał, co ty tam tak zapisujesz? Kubuś poklepał go po ramieniu. To niezwykle ważne wiadomości. Pamiętaj, jak zobaczysz tego faceta, to go zatrzymaj. A po co? Zdumiał się leniwiec. Koniecznie go zatrzymaj. Możesz go bujnąć, że ja coś wiem o parasolu, a potem mnie zawołaj. Zrobisz to dla mnie? No, dla ciebie to zrobię. Jesteś morowy chłop, leniwiec. Ciao. Muszę walić do pani Szrotowej, oddać krecie. Ciao, mruknął leniwiec. A na drugi raz nie krzycz tak na mnie, bo wszystko zapomnę. Spotkanie z białym kapeluszem. Po obiedzie Hipcia poszła do pani Baumanowej na lekcję angielskiego. Dzień był upalny. Rozgrzane powietrze drgało nad dachami, nad miękką taflą asfaltowanej ulicy.
Ludzie poruszali się leniwie, jak w puśnie. Przy budce z lodami stał długi sznurek dzieciaków. Hipcia w myśli powtarzała angielskie słowa. Pióro, the pen. The pen, pióro. The table, stół. The book, książka. Książka, the book. Naraz poczuła, że ktoś kładzie jej rękę na ramieniu. Odwróciła się gwałtownie. Ze zdziwieniem ujrzała za sobą eleganckiego pana w modnie uszytym ubraniu z szarego tropiku. Spostrzegła również biały kapelusz z czarną wstążką i śmieszne czarne wąsiki, jak dwa pędzelki przylepione pod wydatnym nosem. Jegomość uśmiechał się słodko. Zagadnął dziwnym, skrzeczącym nieco głosem. – Przepraszam cię, panienko, czy ty chodzisz na lekcję angielskiego do pani Baumanowej? – Tak – odparła zdumiona i przyspieszyła nieco kroku. Nieznajomy zatrzymał ją. – Nie bój się, moja droga, mam do ciebie pewną dyskretną sprawę. Może byśmy wstąpili do kawiarni na lody? Hipcia roześmiała się. – Dziękuję panu, ale ja się bardzo śpieszę. O 4:00 mam lekcję. Jegomość w słomkowym kapeluszu skrzywił się dziwacznie, ale wnet powiedział niezwykle uprzejmie. Jeżeli spóźnisz się kilka minut, to nie będzie tragedii. Tymczasem moglibyśmy porozmawiać. Chodzi o drobiazg i mam nadzieję, że nie będziesz żałować. Jeżeli to drobiazg, powiedziała rezolutnie Hipcia, to niech pan mówi od razu. Nie lubię załatwiać swoich spław na ulicy, ale jeżeli panienka pozwoli, to ją odprowadzę do łogu. Hipcia wzruszyła ramionami. Proszę bardzo, nic mi to nie przeszkadza. I pomyślała jednocześnie, czego ten śmieszny dziwak chce ode mnie. Przepraszam, moja droga, rzekł nieznajomy, gdy ruszyli w stronę okrężnej. Ile pani Baumanowa zajmuje pokoi? Hipcia, w której na to pytanie zrodziło się nagle podejrzenie i obudził się instynkt detektywa, z niepokojem spojrzała na jego mościa. Kielicho, pomyślała. Dlaczego tak się wypytuje? I co go to obchodzi, ile pani Baumanowa zajmuje pokoi? Odparła więc cierpko. Mnie to zupełnie nie interesuje. Oczywiście, oczywiście. Nieznajomy starał się nadać swemu głosowi jak najspokojniejszy ton, lecz widać było, że jest niezwykle podniecony. Oczywiście, powtórzył i posłał dziewczynce słodki uśmiech obliczony na jej przebłaganie. Mam nadzieję, że uczysz się teraz na Welandzie. Hipcie denerwował ten obrzydliwie słodki ton. Odparła więc przekornie. Czy to nie wszystko jedno, gdzie pani Baumanowa daje lekcje? Oczywiście, roześmiał się nieznajomy i ukradkiem wytarł pot spływający mu po skroni. Chodzi jednak o pewną dyskretną spławę. W związku z tym mam do ciebie prośbę. Drobiazg, czy nie byłabyś tak uprzejma zełknąć, rozejrzeć się po mieszkaniu pani Baumanowej? Może zauważysz przypadkowo stały, używany, czarny parasol? Parasol, wyszeptała zdumiona Hipcia i naraz pociemniało jej przed oczami. Zapomniała niemal zupełnie o dziwnym poleceniu Tolusia poety, a teraz tak niespodziewanie tajemniczy parasol dał znać o sobie za pośrednictwem tego dziwnego faceta. A może to ten sam jegomość, o którym wspominał Toluś poeta? Hipcia przez chwilę była zupełnie oszołomiona. Zanim zdążyła uporządkować myśli, usłyszała znowu głos człowieka w białym kapeluszu. Przecież to nic dziwnego. Dlaczego tak się tym przejęłaś? Zwykły czarny parasol może być równie dobrze u pani Baumanowej jak gdzie indziej. Możesz nawet zapytać dyskretnie panią Baumanową, czy nie posiada właśnie takiego czarnego parasola ze srebrną łączką. Hipcia ocknęła się z chwilowego oszołomienia. Ze srebrną rączką, powtórzyła, by zyskać na czasie i w tej samej chwili pomyślała, że dobrze będzie, jeśli nieco powodzi za nos tego natrętnego eleganta. W mgnieniu oka ułożyła plan. Trzeba będzie umówić się z natrętem, a tymczasem zawiadomić Kubusia detektywa o niezwykłym spotkaniu. Może właśnie nadarza się szczęśliwa okazja do rozwiązania tajemniczej zagadki czarnego parasola. Powiedziała więc zupełnie grzecznie. Jeżeli panu na tym tak bardzo zależy, to mogę rozejrzeć się po mieszkaniu pani Baumanowej albo zapytać, czy ma właśnie taki parasol. O to właśnie chodzi, ucieszył się nieznajomy. Widzę, że jesteś rozsądną i godną zaufania panienką. Zrobię, co będę mogła. Jesteś po prostu urocza i bądź pewna, że postałam się odwdzięczyć. To drobnostka, powiedziała z namysłem. Niech pan na mnie zaczeka w kawiarni Augustynka.
Jesteś doprawdy niezwykle miła. O której mam czekać? Kończę o 5. Mam nadzieję, że o 5:30 będę już w Augustynce. Jesteś zdumiewająco roztropna, zachwycał się nieznajomy. Mam nadzieję, że przyniesiesz dobre wiadomości. Powodzenia, moja droga, powodzenia. Ukłonił się szarmancko słomkowym kapeluszem i posłał dziewczynce tak czarujący uśmiech, że ta aż parsknęła. Odwróciła się szybko i z ulgą zagrała palcami na nosie. Tere, fere, kuku. Nie masz pojęcia, mój drogi panie, z kim masz do czynienia. Gdybyś wiedział, że sprowadzasz sobie na kark kubusia detektywa, to nie byłbyś tak zadowolony. Mimo wszystko jednak sprawa czarnego parasola wydała jej się bardzo interesująca. Zobaczymy, co z tego wyniknie, pomyślała wesoło i pobiegła w stronę okrężnej, gdzie za rogiem stała budka telefoniczna. To ty, Kubuś? Krzyknęła niemal do słuchawki. To ja. A co się stało? Usłyszała poważny głos detektywa. Mówię ci, wielka sensacja! Zaczęła z przejęciem. Potem zwięźle opowiedziała historię spotkania z dziwnym nieznajomym. To wielka rzecz, skwitował Kubuś. Wyobraź sobie, że ten sam facet wypytywał leniwca o parasol. To musi być bardzo podejrzany typ. Okropnie podejrzany i w ogóle strasznie śmieszny. Wygląda trochę jak Fernandel, a mówi jak przedpotopowy gramofon. Czuję w kościach, że będziemy mieli świetną robótkę. Słuchaj, ja walę teraz do Tolusia poety, bo może to ten sam gość, co był u niego. Dobrze. A o 5:00 bądź przed domem pani Baumanowej. Czekaj na mnie. Pójdziemy razem do Augustynki. Będzie świetna zabawa. Hipcia! Zawołał przez telefon Kubuś. Nie zapomnij rozejrzeć się, bo coś mi się zdaje, że u pani Baumanowej może być ten parasol. Przecież to ma być angielski parasol, a ona daje lekcję angielskiego. Czy to ci nic nie mówi? Nie, ale bądź spokojny. Ja już dobrze to załatwię. Ciao! O 5:00.